Ale młodsza siostra jest super! Pomyśl, czego możesz ją nauczyć! A pomyśl o tym, jaki robi hałas! Łe, łe. Czekaj! Spójrzcie na bałwana! Słuchajcie! Pójdę sobie na krótki spacer! Dobra! Na razie, Kobi! Wróć szybko! Hej! Czekaj! Jestem Kobi tak w ogóle. Gabriel. No, a nie sądzisz, że rodzice będą tęsknić, jeśli się wyprowadzisz? Nawet nie zauważą, że mnie nie ma. Chciałbym, żeby wszystko było tak jak kiedyś. Nie lubię żadnych zmian. Tak, ja też nie. Znaczy, tak. Ła! Ojcz! Wybacz! O, spokojnie! Przepyszna Śnieżka! Przepraszam, widziałaś gdzieś może jakieś wolne iglo? Chyba nie. A czemu? Ma w domu młodszą siostrę i nie chce z nią mieszkać. O, rozumiem. Ja mam młodszego brata. Naprawdę? Tak, i to mój mały, największy przyjaciel. Że jak? Pewnie. Na początku było inaczej, ale to się zmienia. Cóż, ja nie lubię zmian. Zmiany nie są łatwe. Nie byłam szczęśliwa, gdy przeprowadziliśmy się tutaj z ciepłej dżungli. Przeprowadziłaś się z ciepłej dżungli tutaj? Tak! I myślałam, że będzie fatalnie. Ale wiecie co? Śnieg jest taki fajny, prawda? Nie było wcale łatwo zostawić stary dom. Rodzice powiedzieli, Śnieklandia to jest to. Tak już jest. Świat zmienia się, zmiana to dobra rzecz. Bo nowy świat lub siostra, brat, twój rozweselą dzień. Zmiany nie są złe, więc nie martw się. No, to jak będziecie się ścigać? Na łyżwach! Na snowboardzie! Łyżwy! Snowboard! Księżniczka Śnieżynka jedzie do was na talerzu! Talerze są fajne! I szybkie! Pewnie! Zaczynajmy! Juhu! Mia! Uważaj na ten... krzak! Ojej! Pomóc ci, księżniczko Śnieżko? Śnieżynko! I tak... Proszę. Pora na zjazdy i ślizganie w stylu Tessy. Droga dla Super Ediego. Obracam się do mety. Ach tak? A Turbo Tessy nawet nie zauważysz, bo będziesz szybka jak wiatr. Dobrze, przekonajmy się raz na zawsze. Pierwszy na dole wzgórza wygrywa. Zawodnicy, przygotujcie się. Uwaga i... Ta-da! Hej, zaczekajcie na księżniczkę! Juhu! Ziu! Tak jeździ mistrz! Czyżby! Żegnaj! Do zobaczenia! Już ja ci zaraz pokażę! Jest zima. Ten śnieg jest taki ładny i błyszczący. Tak, dobrze. To co nakręcimy? A co tu się na kichające bałwany dzieje? Spójrz! Jaka ładna! Myślę, że ona chyba utknęła.
O nie! I co teraz zrobimy? Spokojnie! Eddie jest zawsze gotów do pomocy! To dopiero jest film! Zaplątał jej się ogon! No, teraz lepiej. O, nie ma za co, mała małpko. Myślę, że możemy... Co was tak bawi? O, nic. Wiemy już, co chcemy robić. I tyle. Robimy? Motorówkę! Nie, chwila! Lamę! Nie, 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 nie! Maszynę czasu! Nie, myślałam bardziej o takim błyszczącym pałacu z lodu. Loretta! Loretta, wracaj tu do mnie! Nie będę tego powtarzać! I ty też, Bernardzie! I Junis! Słuchajcie się mamy! Zaczekam. Ojej, w tym tempie nigdy nie skończę tego iglo. Iglo? Chciałam w nim przenocować. Robi się zimno, gdy zajdzie słońce. Możemy ci pomóc. I tak mieliśmy tutaj zbudować coś ze śniegu. Loretta, ostrzegam cię! Eddie, ja zajmiemy się dziećmi. Naprawdę? No tak. A my pomożemy zbudować iglo. Och, dziękuję. Praca mamy nigdy się nie kończy. A więc pokażę wam plany. Zaczęłam już budować. O, tam. Wygląda na to, że czeka nas zabawa z króliczkami. Gdzie one są? Wracajcie, króliczki! Zobaczmy. Jej, masz wielkie plany jak na małe iglo. Oczywiście. Pokój dla każdego dziecka i jeden duży dla mnie. Jasne. Kobi i ja zbudujemy te dwa, a ty i Jack zbudujecie pozostałe. Tylko budujmy według planów, czyli porządnie. Dobrze? Inaczej nic z tego nie wyjdzie. Eddie i ja mamy dla was niespodziankę. Spójrzcie, zrobiliśmy bałwana. Możecie zrobić swojego, ale musicie... Uważać! Hej, wracajcie! I jak? Przesuń odrobinkę w moją stronę. I jak? Teraz troszeczkę w drugą stronę. Kobi, zdecyduj się! Ojdź. Hej, króliczki, zaczekajcie chwilę. Spójrz, tam biegną. Szybko, Ruti, szybko. Ostrożnie, Tesso. Uważnie i wolno. No i jak? Sam nie wiem. Chyba nie jest zgodnie z planem.
muszą fraki na super modną imprezę taneczną. Hej, spójrzcie tu! Tańczę jak pingwin! Daj, Emmo! Podoba im się! Lubią mnie! Śmiało, spróbuj! Cóż, nie jest jakiś wyjątkowy, ale zatańczę. Wow! Chodźcie za mną! Te pingwiny lubią Jacka bardziej niż mnie. Dlatego, że tańczy jak one? Psst! Hej, chcesz, żeby pingwiny cię polubiły? Może. To musisz się zachowywać jak one. Na twoje szczęście! Ja jestem ekspertem od pingwinów. A na twoje szczęście ja jestem ekspertem od wszystkiego. No, prawie wszystkiego. O, i mam na imię Emma. Emma? To nie jest imię dla pingwina. Może lepiej Pola? Albo Prudencja? O, może Pernilla? Mów na mnie Emma, dzięki. Ja mam na imię Penelopa. Ale mów na mnie Penny. Dobrze, Penny. Od czego zaczniemy? No wiesz, zawsze dobrze jest zacząć od samego początku. To gdzie się wyklułaś? Wyklułam? Ale ja się nie... Zresztą to nieważne. Masz do włożenia coś czarno-białego? Cóż, nie. Dobra, to też nieważne. Już wiem. Zacznijmy od nurka. Pingwiny lubią pływać. Ale ja nie mogę tu wskoczyć. Zamarznę. Musisz się bardziej postarać, jeśli chcesz, żeby pingwiny cię polubiły. Ja się staram. W takim razie zróbmy coś, co uwielbia każdy pingwin. Poślizgajmy się! Śmiało, spróbuj. To nie trudne. Na pewno się uda. O fuj! Najadłam się śniegu! Dobry pomysł! Lody! Pingwiny je wprost uwielbiają! Zwłaszcza lody o smaku sardynkowym. No już, próbuj! Pingwiny to jedzą. Dobrze. Pyszne, prawda? Teraz pingwiny na pewno cię polubią. Z każdą chwilą stajesz się taka jak my. Emma! Nareszcie cię znalazłem. Pingwiny chcą urządzić modne przyjęcie. Przyjęcie? To moja specjalność. Właśnie, powiedziałem im, że świetnie się na tym znasz. Ale co ci się stało? Chciałam być jak pingwin, żeby wszyscy mnie polubili. Jak pingwin? Ale wszyscy już cię lubią. Taką, jaka jesteś. No wiesz, idealna i w ogóle. Naprawdę? Oczywiście, jesteś olśniewającą osobą. Jestem? No, byłaś. Wcale nie musisz być pingwinem. Po prostu bądź sobą. Będziesz to jadł?